Przez politykę kadrową Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także decyzję Donalda Tuska, Polska straciła szansę na ważne stanowisko w strukturach NATO. Przejmuje je Finlandia, która dopiero co weszła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlaczego rząd nie wziął pod uwagę tutaj interesu politycznego naszego państwa? Dzisiaj sprawdzam. Finowie cieszą się bardzo z tego sukcesu. Podkreślają, że jest to w jakiś sposób niezwykłe, bo rzeczywiście po roku członkostwa w sojuszu uzyskują udział w ścisłym kierownictwie paktu. To właśnie Tomasz Szatkowski miał duże szanse objąć stanowisko zastępcy sekretarza generalnego NATO do spraw inwestycji obronnych, w tym zakupów uzbrojenia i modernizacji armii. W tym samym czasie minister koordynator do spraw służb specjalnych Tomasz Siemoniak zakwestionował jego wiarygodność, sugerując, że są niejasności co do poświadczenia bezpieczeństwa, czyli procedury dającej mu dostęp do informacji niejawnych. Nigdy nie powinien zostać ambasadorem i jak najszybciej powinien tutaj wrócić do Warszawy pan Szatkowski. Oliwy do ognia dolała wypowiedź premiera. Co gorsza, pojawiły się nawet takie sugestie, że pan Szatkowski być może będzie kandydatem ze strony pana prezydenta na jedno z najwyższych stanowisk w NATO. Ja bym tego... Tak, i istniało realne zagrożenie, że mógł wygrać. I jak rozumiem, wszyscy bylibyście zadowoleni. To nie ma wątpliwości, że pan Donald Tusk podjął decyzję mającą na celu uniemożliwienie reprezentacji państwa polskiego w NATO. Taka była intencja eliminacji pana ministra Szatkowskiego. Wszyscy wiedzą, że pan minister Szatkowski to jeden z najwybitniejszych polskich ludzi, którzy zajmują się potencjałem wojskowym. Co się tak naprawdę wydarzyło? W pewnym momencie już po zmianie kierownictwa polskiej placówki popłynął taki sygnał. Byłoby niepożądane, aby wygrał ten konkurs. To od razu oznaczało to, że przekreślone są szanse obydwu kandydatów. Dlaczego? Dlatego, że sekretarz generalny uważa, że to jest kwestia jakichś sporów politycznych, które on nie chce wchodzić. Wskutek politycznej zemsty sekretarz generalny NATO powołał Tarję Jakkolę na stanowisko asystentki sekretarza generalnego do spraw inwestycji obronnych. Finka obejmie nowe obowiązki 2 września. NATO w dobie wojny przy wschodniej flance potrzebuje zwiększenia wydatków państw członkowskich na obronność. Postulat prezydenta Andrzeja Dudy poparł kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nalegam, aby każde państwo NATO wydawało co najmniej 3% PKB. 2% PKB to kradzież stulecia, zwłaszcza gdy to my wypełniamy tę lukę. Ta decyzja pana prezydenta Trumpa jest elementem wspólnej polityki z prezydentem Dudą i można powiedzieć, że jest olbrzymią korzyścią z działania pana profesora Dudy. W dobie realnego zagrożenia za wschodnią granicą bezpieczeństwo i wpływ na politykę bezpieczeństwa wewnątrz NATO jest kwestią kluczową dla państwa polskiego. Rząd postawił je na szali z intrygami i polityczną zemstą. Niestety chęć zemsty przeważyła. Edyta Hołdyńska, Republika.